Pierwsze pytanie na Eda. Czy wy podczas tych sesji, jak zobaczyliście no już wtedy legendarnego Darka Kozakiewicza, czy wy się baliście tego, co wy prezentujecie, to co on wam pokaże? Czy baliście się takiego zderzenia? Zaprosiłem inne, żeby posłuchał tego, co nagrałem. No to dobra, to ja idę zapalić. I taki już podjadam, że na pewno mnie pochwalić. Słucham. Dochodzi ten utwór do miejsca mojej solówki. Nie słyszę mojej solówki. I słuchajcie, mi jak po prostu mi ją skasował. Teraz z kolei pamiętam nagrywanie te para do kocham więc to co jest, co się wydał, ja te para. Faktycznie Rafał nagrał tyle śladów, chyba 24 śladów, kiedy ja stałem z jednej strony mikrofonu, a Mirek z tej, potem żeśmy się musieli zamienić, jeden mikrofon stał wyżej, jeden niżej, potem dalej, nawet w tym studio, w różnych punktach i jakby te mikrofony też inaczej ściągały. Ja nie wiem, jak to po prostu to, co mówiłeś, że to był facet, który wiedział dokładnie, czego chce. Był utwór, który zaczynał się od G-dur i C-dur. Ale tylko we wstępie G-dur przechodził w C-mol. Wobec czego różnica pół tonu. Każdy gitarzysta, wiedząc, że po G jest C, nie przejdzie w C-mol, prawda? I Darek za pierwszym razem, nie słysząc nic, nie wiedząc nic o tej utworze, od razu wszedł w to intro i ograł z G na C-mol. Myślałem, że jestem dreje wtedy na Wojewódzki. Tam się pastwi nad Lennonem. I to nie był jedyny przypadek takiego próby bagatelizowania, mówienia, że to właściwie jest disco polo, że nie wiadomo, a po co nam to. Moim zdaniem były takie, sam Wojewódzki tak mówił, podobnie, że wielki fachowiec jest, ja tam nie wiem, bo się nie znamy dłużej. Fachowiec określony. I piosenki, które pisał Mirek, pisałeś ty z nim, muzykę, aranżację i tak głównie one mają taką nutkę zawsze takiej głębi serca, tak miłości do ludzi, do świata, do kobiety, co po prostu śpiewał miłości. One nigdy tak bardzo nie docierają do tego. No przecież one nie mogą konkurować z Parostatkiem, czy z orkiestrami dętymi, czy hej, dziewczyno, hej, czy to coś, no nie wiem, no. Rozumiesz, to niestety, ale nie. Dziś ta muzyka nie powstaje, jest bardziej kalkulowana, wtedy wszystko działo się jak gdyby z udziałem serca, nie? Melodyjność. Już się wspominam o tekstach, które były bardzo ważne dla tego zespołu i przepił te teksty Mirek pisał. To ta melodyjność i harmonia była mi naprawdę bardzo blisko, mimo że grałem po prostu ciężkie rzeczy w tamtych czasach. Jeden z moich ulubionych cytatów, który wypowiedział Bono, brzmiał: popularność osiągnąć, nawet światową, jest w sumie stosunkowo łatwo. Ale najistotniejsze i najtrudniejsze to jest zyskać znaczenie. Chodzę do tej reżyserki i słyszę w głośnikach, że ktoś płacze. I ja się pytam Michała, co się dzieje. A Michał mi mówi, że Mirek płacze. Adaś, dziękuję ci za wszystko, kończę. I ja mówię, ale co kończysz? No i on wtedy mi powiedział, że odchodzi. Bo ma dosyć.